Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, z tej strony Tadeusz Kasprzak, Szpony Mafii i Szczecin Polska. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dokładnie 3 dzień lutego 2021 roku. Pytanie, dlaczego tak ważna jest dzisiejsza data? Otóż w dniu dzisiejszym weszliśmy w posiadanie bardzo interesujących materiałów dowodowych, świadczących m.in. o nieprawidłowościach w Straży Miejskiej. To trzeba zobaczyć, by uwierzyć, ale o tym zaraz i wkrótce. I wracając do sedna sprawy, dokładnie za dwa dni, to jest 7, myślę w godzinach wieczornych, będziemy już mieli potwierdzenie, na ile te materiały dowodowe są warte, aczkolwiek sądząc ze źródła, z jakiego pochodzą, no są bardzo wiarygodne źródło w dosłownym rozumieniu słowa źródło. Także mamy te materiały, mamy, są już zabezpieczone, no i do tego tematu wrócimy. Także dzisiejszą wypowiedź proszę potraktować jako zwiastun, jako informację, która będzie wkrótce uzupełniona. Ja tylko dodam, że 5 grudnia 2020 roku na naszym kanale ukazał się już materiał filmowy, taki zwiastun poświęcony tematyce związanej ze Strażą Miejską oraz jej powiązaniami z różnymi środowiskami. Także będzie link podpięty pod ten film. Także zapraszam też i do obejrzenia. Korzystając z okazji, tylko tak słowem wstępu dodam, że są nowe informacje, są nowe wydarzenia, bardzo ciekawe wydarzenia odnośnie sądowej łapanki. Co dalej się działo? Proszę Państwa, są piękne słowa. Tutaj posłużę się cytatem. Szukajcie, a znajdziecie. No i w związku z tym, że pan mecenas mafii, pan Jan Eł, tak szukał wkoło nas, wkoło mnie, szukał, posługiwał się różnymi, że tak powiem, no nie do końca przyzwoitymi zachowaniami. No to więc i my postanowiliśmy poszukać też, co słychać u pana mecenasa EU. I także tutaj też bardzo fajne, ciekawe materiały z racji tej, iż to są poważne sprawy, poważne tematy. Z wiadomych powodów pierwsza została poinformowana m.in. prokuratura i podjęliśmy też jeszcze inne działania, o których z wiadomych powodów na dzisiaj o nich nie powiem, ale na pewno wrócimy i co będzie możliwe, to upublikujemy. Tak, proszę Państwa, upublikujemy. Niech po prostu wszyscy wiedzą, co w trawie piszczy gdzieś tam. Także następna sprawa to jeszcze jest taka, że mamy ogrom pracy i chwilowo jest opóźniona publikacja drugiego odcinka związanego z wydarzeniami, jakie miały miejsce 25 stycznia 2021 roku na terenie Sulęcina, między innymi tam na terenie sądu karnego tegoż miasta oraz późniejszych wydarzeń. Proszę o wybaczenie, proszę o cierpliwość. I wkrótce też będzie to dalsza część upublikowana, także wrócimy do tematu. By nie przedłużając, na razie kończę z wyrazami szacunku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tadeusz Kasprzak, do widzenia.